Na zamkniętym na krótki czas przez stronę niemiecką moście granicznym nagrywane były sceny do filmu promocyjnego Frankfurtu nad Odrą. No musimy niestety przymknąć na chwilę most, bo kręcimy scenę finałową do filmu promocyjnego, który ma zapromować Frankfurt i po części także Słubice, nasze dwumiasto, jako miejsce lokalizacji Centrum Przyszłości Jedności Niemiec. To jest taki odpowiednik polskiego Centrum Solidarności. Szanse są niemałe, oczywiście nie chcemy zapeszać, to jest gigantyczna inwestycja i ogromna szansa rozwojowa dla całego dwumiasta. Dlatego staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby rząd federalny, komisja, która będzie wyłaniała miejsce powstania tego Centrum Przyszłości, no skłoniły się ku temu, żeby to powstało tutaj, zaraz za mostem na ulicy Słubickiej we Frankfurcie. No i chcielibyśmy za chwilę nagrać tą scenę finałową tego filmu, o którym mówię. W tej scenie finałowej będzie fragment znanego wszystkim utworu hymnu Unii Europejskiej tutaj wykonany i sfilmowany. No i co? I będziemy trzymać kciuki. Decyzja w tej sprawie zapadnie prawdopodobnie pod koniec tego roku albo na początku kolejnego. Jedną z osób, które pojawiły się na moście, był burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak. Będzie za chwilę się tutaj działo. 1000 ludzi ma być na tym moście, będzie kręcony film promocyjny, a film promocyjny pomagający Frankfurtowi w staraniach o kandydaturę do budowy Centrum Transformacji. Miejmy nadzieję niedługo tutaj na ulicy Słubickiej, co będzie korzystne nie tylko dla Frankfurtu, ale też trzeba jasno powiedzieć, że również dla Słubic, ponieważ spodziewany 1 000 000 rocznie turystów, którzy mieliby to centrum odwiedzić, na pewno zechce część, ja jestem przekonany, że zdecydowana większość z tych turystów przyjeżdżających do naszego, do dwumiasta, będą chcieli również odwiedzić Słubice. Za realizację nagrania odpowiedzialna była ekipa Horyzont Studio Mariusza Konopki.